Co będzie? Co to będzie? Ricci, kurde. Sumiczek. Nie. Mi się wydaje, że to może być dobry okoń. Sumik? Tak. Ot ci kurczę. Kurczę, zaczęło się. Ale nie na to czekaliśmy. Nie na to czekaliśmy, właśnie. Złapał się za haczyk. Wiesz, jednak te sumiki. To one nas będą teraz prześladować. I narasówki. Chodź. No, ale ładny wąsaczek. A to sum normalny, nie? Mhm. Nie sumik. Nie. Czekaj. Czekaj, bo on gdzieś tutaj chyba razem podbierakiem. I muszę go tu wyciągnąć teraz. Czekaj. O. Pokaż go. Ale mały. Maleństwo. Pokaż pyszczek. Coś. Ale się... ma mordkę. Nie? Dobrze się zapowiada dzisiaj. No. Ale czekamy za tym, siedzimy za grubym wężowatym. Gruby wąż. Nie mylić z łysym wężem. Na tym kijku fajnie go było czuć. Ciekawe, czy stąd wypłynie. Poszedł tak przecinek. No to ładnie, to ładnie. To się coś będzie działo dzisiaj. Będą brania. Ty już branie na boloneczkę miałeś? Ja jakieś skubnięcie. Ja zgarzę. Miałem dopiero co. Jeszcze pokażemy ten zajebisty zbior. Przepraszam, piękny zbiornik. Jesteśmy na zbiorniczku. Witajcie. Jesteśmy dzisiaj na pięknym zbiorniku w miejscowości Dychów. Zasadzamy się dzisiaj na nockę, na zasiadkę. Posiedzimy do późnych godzin. Próbujemy dzisiaj zwabić karpika, większego leszcza i może jakieś bardzo ładne węgorze się tutaj pojawią. Albo okoń. Zobaczymy, co się będzie działo. Mamy dużo fajnych przynęt. Zaczynamy troszkę z peletu. Później polecimy rosówką. No i będziemy działali tutaj. Już prawie jest zmrok. Także zaczynamy działać. Mam branie. A gdzie masz tą wędkę rzuconą? Daj w prawo bardziej. W prawo. Idź w prawo. Ciągnij, zobaczymy, co będzie. Nad wstępu nie dałeś... Między te dwie wędki wejdź. Wstępu nie dałeś mi zagrać nawet. 15 minut tutaj jesteśmy, praktycznie się rozłożyliśmy, rzuciliśmy kije i... No i już coś zaczęło się dziać. Co to? Co? Sumik? Sumik. Nie sumik, tylko sum, ale mały. Sum, ale malutki. Czyli go wypuszczamy, bo normalne sumiki trzeba kilim, tak? Idziemy go do trawy, czy? No, go na trawkę tutaj. Chodź tu, synek. No, dzisiaj sumik. Tylko wiecie, ten pelet go nie zwabił. Być może. On tej haczyk, ale zamknął.
tam co miałem? Tam miałem założoną rosówkę, dopiero co rzuciłem. Tak. Pokaż go. Ale ma brzuszek wypchany. Super. To twój. Wraca do wody. Położymy go na schodku. Ale dał nura. No to pięknie. Jest zacięcie. Nie ma? Dobra, ja dokończę może parę słów. Jak widzicie, brania się jakieś pojawiły. Dopiero się rozłożyliśmy. Rzuciliśmy parę zestawów na rosówkę. I na tą rosówkę tutaj będą nas nękały sumki małe. Próbujemy za grubym węgorzem, spróbujemy leszcza ładnego, karpie też są, także na pelet może, na kulkę tutaj coś się pojawi. Także patrzcie co się będzie działo, będzie ciemno, także może obraz być tutaj słaby, fonia będzie na pewno jak najbardziej, także zostańcie z nami, patrzcie co się będzie działo. Pierwsza nasza zasiadka tutaj. A masz za grubego czy masz za cienkiego? Cienkiego. Za cienkiego masz? To ja ci już na to nic nie poradzę. To już jest twój problem. Ja chciałem, żebyś mi kupił grube. Z grubym zawsze się lepiej czuję. Muszę coś poszukać. Ale pięknie to wygląda teraz. Patrz na to, jak kolory wyłapuje w nocy. Patrz na niebo. Teraz. To będzie kiepsko z tymi świetlikami. Chyba, że macie grubsze świetliki. Macie? Nie. Jakie świetliki? Nie mamy. To samo mam. A nie masz gumek tam? Aha. Wojtek, już świetliczko odpaliłeś? Będzie leszczyk, nie? Tutaj na pewno. Zobaczymy, może leszczyk. Posmarowaliśmy trochę peletem, posmarowaliśmy troszkę tutaj kukuryczką. One tutaj lubią kukuryczkę najbardziej. A co tu rzucasz teraz? Też kukurydzę. Też kukurydzę z gruntu? Tak. A na rosówkę my tutaj mamy zestawy postawione, nie? Zobaczymy zaraz, co się będzie działo. Widzieliście pierwsze brania. Widzieliście pierwsze brania tutaj, także coś. Dopiero co się rozłożyliśmy praktycznie, już coś podeszło. Coś już zaczyna skubać. No na razie te małe sumki nas będą nękały, ale coś próbujemy zwabić lepszego. Ja tutaj się chłodzę na razie, bo od rana byłem na wzdręgach. Dzisiaj także jestem taki posmażony, cały spalony, że w pełnym słońcu 40 stopni w cieniu, a w słońcu siedziałem, także. Ledwo co żyje, myślę, że lekki browarek tutaj nas orzeźwi i lecimy, próbujemy coś połapać fajnego, patrzcie co się będzie działo, będzie coraz ciemniej, coraz gorzej, także będzie trzeba się dopatrywać brań, mamy sygnalizatory, mamy jakieś tam świetliczki, mamy troszkę dzwoneczków postawione, wszędzie ustawione są wolne biegi, które też będą tam terkotały, także myślę, że będzie ok, nie? Zostańcie z nami, łapiemy dalej i do zobaczenia. Nie zaciąłeś? Nie. Jak robaki? Nie ma? Nie ma. Pokaż. Miazga została, nic. O, karpik. 10 sekund mnie nie było przywracać. Wychodzą karpie? Widać? Na kukuryczkę coś powinien podskubać, nie? Właśnie nie wiem, czy nie lepiej mieć mniejszy grunt. Żeby je z wieszaka próbować? No. Ale jak one po tym polecie, po tej kukurydzy pod nie pójdą? No właśnie. To tak z wieszaka polować, to może się trafić jakiegoś, ale... Lepiej jakby podeszło więcej, nie? Świetlik ci poszedł po tym braniu? No widzisz, to taka przy zacięciu ci poszedł do tyłu. No,
A ty masz na klipsa, czy masz zakręcany na śrubę? Na klipsa, ale to jest, wiesz, cieniutka. Tu jest. A w dzwonku nie masz dziury na tam, oświetlika? No jest tutaj, i tak luźno się trzyma? Tutaj mamy świetliczek, jeden na bolące postawiony. Może nietypowo w nocy, ale... Ale kij ma moc, także coś weźmie, to spokojnie wyholujemy. Jeden fiderek postawiony. Tutaj też delikatny fiderek. Tam jeden kij. Big game na grube węże. Grube węże z kamieni. No i u mnie tutaj jeden mocniejszy kijek. Jedna jakaś tam stara karpióweczka i działamy. Jesteśmy pół godziny, 4 brania, 5 brań, 3 niezacięte i 2 małe sumki nas tutaj przeatakowały. Siedzi coś. A tutaj sobie trochę to pobieranie? To taki sam, na początku. Znowu sumek będzie? Nie, to będzie. Zbierak pogotowie, w razie by się jakaś bestia wyłoniła jakimś cudem. No, to się spróbuję. Mówiłeś, że dzisiaj będą megalodony. No. To podbierak jak najbardziej. Się przydała, kurczę, tutaj. Co? Mam czołówkę zaraz chciałbym. A, to próbuję, o. Tak? No, muruję. Patrz, płynął gdzieś. Ty. Jest. A, wyszedł ci. Wszedł ci pod płytę. Ty, może to te same biorą. Może je wypuszczać z drugiej strony. Nie, troszkę mniejszy nawet. Znowu to samo. Ale przyjdzie mama. No. Czekaj. Ten sam. Ten sam, co przez rzucaj go z drugiej strony. Po drugiej stronie zbiornika, bo one będą wracały w kółko do nas. Skończą nam się robaki. Poświecisz na niego? Tak? Wrócił. Zaklinował się. Nie chce płynąć. Tam wie, że są megalodony i go zeżrą. Nie no, ze światłem jest klasa. Ze światłem będzie super. Ale chociaż coś się dzieje. Dzwoni. Dzwoni coś. Na razie mamy chwilę ciszę. Sumki chyba nam dadzą odpocząć. U mnie na kijach spokój. Tutaj na fiderze też cisza. Tutaj na kukuryczkę jedno branie było, nie? No, tutaj jedno. Jedno branie było i się uspokoiło teraz. Na fiderka nie było, nie? Z gruntu. Nie, nic. Peletu może podsypiemy. Zaraz podsypiemy, mamy fajny pelecik. Mojego ulubionego producenta Lorpio, któremu zawsze ufam, zawsze złapię rybę, kiedy mam pelet i zanęty naszego rodzimego tutaj majstra. Mały rzut okiem na nasze obozowisko. Ognicho będziemy palić, czy nie? Żeby pewnie wzięliście kiełbasy, nie? Ja nie brałem. Coś Wojtku tutaj u ciebie? Coś zadzwoniło delikatnie, ale... No fiderka. Może coś pożyłce tylko?
albo nietoperze, bo też robią, lubią robić przykusy. Co cisza. Postraszyło. Kukuryczka jest? Jest. Może małą rosówkę tam, jakieś pół rosówki? Czy nie chcesz? Nie. Na kukurydzę. No, tradycyjnie. Komary jakieś się pojawiły. Do światła lecą. Ćmy wszystkie myszki. A on spływa cały czas, czy gdzieś już siedzi po gruncie? Powiem ci, tak chwilę się trzyma, jakby się ślizgał po płycie. Bo to chyba jest jeszcze płyta. Tak daleko? Mhm. Może być. Nie, to jest płyta jeszcze dzisiaj w Kliśliwym. Trzy sztuki tych płyt. Jest 6 metrów. 8. Dlatego ten sumek ci pod płytę wszedł, nie? Próbował. Później jest tak płasko trochę. I tam właśnie są jakieś tam, tu była taka palisada. Kamieni już nie ma, nie? Za tymi płytami. Nie, kamieni nie ma. Muł, nie? Zaraz jest. Co się u ciebie dzieje? Zapaszek daje ładny. Jest jedzonko? Jest. Jak statko, kurczę. Co, na fileta spróbujemy? Uhuhu. Pokaż, gdzie masz te fileciki. No, to i tak poddusiłeś się na słońcu troszkę. Widzę, że już tam już czuję je stąd. Myślałem, że w wodzie je trzymam. A one są duszone w marynacie. Pani. Gdzieś byśmy ją tutaj dokoptowali. Nie? Na pół go i... Można dać. Co mówisz, wzdłuż? Wzdłuż ją. Przetniesz ją tak? Z głową. Ja? No, z głową. I ty byś sobie pół wziął? No. No dobra. To sobie pół dołożę. Gdzie z głową? Trzeba tak zrobić. O. No i okej. Z tymi flaczkami. Dołożymy co nieco tutaj. Wy się tą pociągnij na górę haka. Czekaj. Co tam, Wojt? To ty? Weź przyświeć. No jest. Okej. Spadnie? Nie, ze skórą nie spadnie. Jeszcze poprawimy. No teraz, panie. Taki zestaw? To tutaj muszą być naprawdę duże węgorze. Moje kiki jak zamarły, tak się nic nie dzieje na razie.
poszło. Grzesiek, odbieram ten. Dawaj, dawaj. Kurczę, pieczony. Zawsze tak jest, jak odchodzę. Czekaj, może poprawi. O, to było branie piękne. Czekaj, może chwilę poczekamy, może się poprawi. Ale było piękne branie. Piękne. Dość długie, nie? Długie branie, nie? No niestety. Grzechu, ty nie możesz odchodzić od tej wędki. Ty zawsze jak odejdziesz, zawsze jest branie. Szok. Mówiłem, że jak odejdę, to tak będzie się działo. Jak odejdziesz, będzie branie. Ale tu łapiemy maluszki, a tam coś wejdzie porządnego. Chyba obżarło cię. No obżarło. Ja zaraz tego fajną broń założę. A ty masz też kukurydzkę tutaj na fiderkę? Tak. Weź to sprawdź, bo tutaj nic nie ma już na tym. Albo masz ściągnięte całkiem, albo jakieś flaki zostały na tym robaczku. Piękne było branie. Ja też akurat zwijałem swoją, zarzucałem, kurde, nie wiem. Co ci zostało z tego? Podejrzewam, że nie wiem. Nie źle, coś tam jest jeszcze. Potarmosiło trochę. Jedną, możesz dodać jedną. Nie źle w sumie. Ale ładnie. Wykoptuj jakąś żywawszą i będzie. Ładnie. Klasa. Ładnie brało. Trochę tak wiesz. Długo. Pociągnął trochę, nie? Szkoda, że się nie przyciął sam, nie? Nieraz się zaje. Ale za miękka szytówka jest. Na takim miękkim kiju się nie zatnie. Nie? Jakbyś miał twardą pałę, to tak, nie? I wtedy bez tego, bez wolnego biegu, to może by się zaciął. Ale na takim miękkim kijku to, no nie wiem, ciężko. Zawsze jest tak, że na te zestawy najmniejszy, kurczę, najlepiej. Im delikatniejszy zestaw, lepsze brania, nie? Lepsze brania. Widzisz, jest cienka bardzo szczytówka. Trzeba gdzieś tutaj dawać. No i okej. I czekamy za brankiem. Nie ma? Branie ładne, ale... Na kukurydzę. No. Samą kukurydzę. Dwie w zasadzie. Zostało pół jednej. Coś tu podchodzi. Coś w ten palecik tutaj będzie nam wchodziło powoli chyba. I w tą kukurydzkę. Nie można by ten wętek dzisiaj obchodzić. Ale poprawił jeszcze raz, brało? No. Na spławiku nie poprawiało, nie? Nie. No, ale dość mocno mi się daje, może klenik. Klenik, myślisz? Tak, mi się podejrzewa.
to machaj. To jest właśnie łapanie w ciemności. Jak to się tu mogło zapiętać? To szczelnie. Tamtą wędkę wziąłem, chciałem ją poprawić. Ja myślałem, że tamtą wędką tą ruszyłeś. Nie. Dotknąłeś może, a to takie branie było. To od razu kto jest pierwszy, to musi ciąć od razu. Kto będzie pierwszy, to musi od razu szarpać kija. Nie ma co czekać, nie? Nie ma co czekać, tam od razu kto pierwszy jest, to bierze kij i podnosi. Ciebie cisza na razie. Cisza przed burzą. U mnie całkowicie się nic nie dzieje. Przestawiamy zestawy. Świetlika dalej nie założyłem. Załóż to co? Mówi, że nie widać na jaką. To jest najdelikatniejszy ze sprzętów dzisiaj. Najlepsze brania na ten sprzęt. Dwa sumki wyciągnięte, a z cztery brania jeszcze były na to. Były jak nas nie było. Były i się nie dało zaciąć. Dobra. Mamy maleństwo moje teraz. Małą kijankę. Wszystkie rysowy nam wymęczą. No niby leci. Piechaczek to pół. Ile ma? No jak ci powiem, jak to łowcie to... 40. Poświecisz. Kijanka poszła. To ale po powierzchni poleciał. Nie bardzo chciałem mu się zanurzać. Przecież łapy. Siedzi? Twój biedny spin. Troszkę większy. Ale to samo. Nie, to samo, bo już trochę już poczułem, nie? Już się mnie obudzili. To już kurde poczułem. Ładny co? Tak na
jakoś warto przemierzyć, zobaczyć co to jest. 60 może mieć. No. Kurde, ale muruje. Ona pija wetrę. Thank you.